Drugi list do Tesaloniczan, rozdział trzeci, werset pierwszy. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. Wyrażenie na ostatek, bracia, stanowi wprowadzenie do zakończenia myśli, jakie apostoł Paweł chciał przedstawić w tym liście. Nie powinniśmy go w żadnym razie interpretować jako wskazówkę na to, iż to, o czym Paweł będzie mówił, jest mniej ważne niż poprzednie pouczenia. Bez wątpienia musiało to głęboko dotknąć serca Tesaloniczan, że ten mąż Boży pozwolił im wejrzeć w swoje odczucia. Paweł czuł się blisko, związany z wierzącymi w Tesalonice. Po raz kolejny nazywa ich braćmi i poleca ich modlitwom zarówno siebie samego, jak i swoich towarzyszy. Łaska wiąże serca wierzących w Panu Jezusie tak mocno, że nie tylko darzymy siebie wzajemną miłością, lecz również dajemy jej wyraz, modląc się nawzajem za siebie. Możemy widzieć tutaj obopólną relację w modlitwach. Paweł modlił się i dziękował za Tesaloniczan. Oni zaś modlili się za niego. Tak samo jak i dzisiaj. Tak samo jest i dzisiaj. Każdy z nas potrzebuje modlitw swoich współwierzących, aby mógł z błogosławieństwem wykonywać służbę, którą powierzył mu Pan. Żaden sługa Pana nie jest tak wielki, żeby mógł sprawować swoją służbę bez modlitw swych braci i sióstr. Również i Paweł nie stanowił wyjątku od tej uniwersalnej reguły i wiedział o tym aż nazbyt dobrze. Był człowiekiem, któremu zostały powierzone najwznioślejsze prawdy. Posiadał głęboki wgląd w tajemnice Boże i pracował w dziele Pańskim gorliwie, pilnie oraz z najwyższym zaangażowaniem. Zgodnie z listem do Galacjan, pierwszy rozdział, pierwszy werset, swój urząd apostolski otrzymał nie od ludzi, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Według Dziejów Apostolskich 9:15 on sam był wybranym przez Boga naczyniem do składania świadectwa. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Tesaloniczanom mógł powiedzieć, że przez Boga został uznany za godnego, aby została mu powierzona Ewangelia Boża. 1 Tesaloniczan 2:4. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Czy wobec tego potrzebował jeszcze prosić wierzących o modlitwę? Tak. Paweł żył w mocy Bożej, a mimo to odczuwał jednocześnie konieczność, by jego nierzadko słabi w wierze bracia i siostry przynosili go i jego służbę w modlitwach przed tron Boży. Podobnie jak w innych miejscach, na przykład Efezjan 6:19, Rzymian
15:30-32, Kolosan 4:3. Paweł nie prosi tylko o to, by się za niego modlić, lecz wymienia konkretne sprawy, za które należy się modlić. Efezjan 6:19. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Rzymian 15:30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. Kolosan 4:3. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. Na pierwszym miejscu stoją sprawy Boże. Paweł życzył sobie, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie. Chodzi tu o niecierpiącą zwłoki sprawę zwiastowania Ewangelii. Słowo Pańskie może wzrastać, to znaczy mieć postęp w rozpowszechnianiu i przyjmowaniu tylko wtedy, gdy walczymy o to w modlitwie. Również i dzisiaj rozpowszechnianie Ewangelii jest bardzo ważną sprawą. Co prawda nie każdy posiada dar ewangelisty, ale każdy z nas ma zadanie, by wstawiać się w modlitwie za tymi, którzy stoją na pierwszej linii frontu i głoszą publicznie poselstwo Ewangelii. Nikt z nas nie wątpi, że żyjemy w ostatnich dniach. Z tego względu szerzenie Ewangelii powinno zajmować centralne miejsce w naszym życiu, a co za tym idzie, również modlitwy. Osobiście i wspólnie możemy modlić się za misjonarzy, ewangelistów i innych wierzących, którym krzewienie dobrej nowiny w szczególny sposób leży na sercu. Takie modlitwy nie muszą wcale ograniczać się do ogólnikowych, standardowych próśb, lecz jak najbardziej mogą być konkretne i można w nich nazywać osoby i sprawy po imieniu. Słowo Pańskie ma zatem krzewić się i rozsławiać. Zauważmy, że słowo nie jest tutaj określone mianem Słowa Bożego, lecz nazywane jest Słowem Pańskim. Wyrażenie to użyte ponad 200 razy w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie należy do rzadkości. Występuje w Dziejach Apostolskich 11:16. I przypomniałem sobie słowo Pana, 20:35. Pamiętać na słowo Pana Jezusa.
gdzie oznacza ogół słów i nauk, które Pan Jezus wypowiedział podczas swego życia na tej ziemi. Znajdujemy je w pierwszym liście Piotra 1,25 w ramach cytatu ze Starego Testamentu. Ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. To dzieje apostolskie szczególnie często określają Ewangelię mianem słowa Pańskiego. Widzimy to w Dziejach 8,25. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, 13,48, poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, i rozeszło się słowo Pańskie po całej krainie. Piętnaście trzydzieści pięć. A Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi słowo Pańskie, których zwiastowaliśmy słowo Pańskie. Szesnaście trzydzieści dwa. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. 19,10. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie. Również w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan sformułowanie to występuje w tym znaczeniu. Rozdział 1, werset 8. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Tak iż nie ulega wątpliwości, że również w naszym kontekście powinniśmy skojarzyć je w pierwszym rzędzie z poselstwem Ewangelii. Nie wyklucza to jednak w żadnym razie naszych modlitw za pasterzami i nauczycielami. Słowo Pańskie zostaje tutaj uosobione i porównane z biegaczem, który po bieżni zmierza do celu. Podobny obraz możemy znaleźć już w Starym Testamencie, gdzie o Słowie Bożym jest powiedziane: szybko biegnie Słowo Jego. Psalm 147,15. Chodzi tutaj o upowszechnianie poselstwa Ewangelii. Co do zasady, słowo Pana biegnie szybko. Gdy jednak zostaje zatrzymane, to problem leży nie po stronie słowa, lecz po stronie nas, wierzących, których zadaniem jest przekazywanie go dalej. Słowo Boże nie jest związane, jak mówi drugi list do Tymoteusza 2,9. Przeszkody mogą się pojawić z naszej winy. My możemy powstrzymywać jego swobodne rozpowszechnianie,
a nawet przyczynić się do tego, że ludzie będą mu bluźnić, o czym mówi Tytusa 2:5. Co jest dokładnym przeciwieństwem tego, co znajdujemy tutaj? Mamy modlić się nie tylko o to, żeby słowo biegło bez przeszkód, lecz również o to, aby zostało uwielbione. Uwielbione oznacza również ukoronowane. Gdy słowo Pana osiąga swój cel, to znaczy, gdy ktoś przychodzi do wiary, zostaje ono uwielbione bądź uwieńczone. Tak więc w Dziejach Apostolskich 13 rozdział 48 werset czytamy: poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Gdy słowo zostaje ukazane w całej jego chwale i doskonałości, zostaje uwielbiony Bóg, dawca i źródło tego słowa. I unaocznia się coś z piękności Pana Jezusa. Dodane na końcu wyrażenie "jak i u was" pozwala nam myśleć o wciąż powracającej czynności. Można by porównać to z biegiem sztafetowym, w którym pałeczka zostaje podawana kolejnym osobom. W podobny sposób słowo zostaje przyjmowane i podawane dalej. U Tesaloniczan dokładnie tak się stało, o czym czytamy w 1 Tesaloniczan 1:6-10. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Od nich rozeszło się słowo Pańskie. Jak wygląda z nami? Żyjemy w krajach, w których mamy wolność i możemy pozwolić, by słowo biegło, przeszkody tworzymy my sami.